Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam we wtorek, 3 kwietnia. Zapraszam Państwa na pierwsze w tym miesiącu wydanie Teledziennika. Od piątku 30 marca do poniedziałku 2 kwietnia funkcjonariusze policji prowadzili szeroko zakrojone działania kontrolno-prewencyjne, mające podnieść bezpieczeństwo mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Dziś przyszedł czas na podsumowanie świąt wielkanocnych Anno Domini 2018. Policjanci prewencji oraz policjanci ruchu drogowego przez 4 dni od piątku do poniedziałku dbali o to, aby mieszkańcy Wałbrzycha oraz mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego, a także wszyscy podróżujący czuli się bezpiecznie na wałbrzyskich drogach. I tak podczas 355 interwencji, które przeprowadzili funkcjonariusze, udało się zatrzymać 6 nietrzeźwych kierujących, w tym byli to dwaj rowerzyści. Na drogach powiatu doszło do 2 wypadków drogowych. Do pierwszego w sobotę w godzinach popołudniowych. Tam kierujący samochodem marki Renault w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na ulicy Orkana zjechał z drogi, dachował. Na szczęście obie osoby, które były w pojeździe, trafiły do szpitala. Nic poważnego im się nie stało. Niestety następnego dnia o godzinie 5 w Boguszowie Gorcach na ulicy Jasnej doszło do poważniejszego zdarzenia. Tam mężczyzna kierując samochodem marki Land Rover na prostej drodze zjechał z jezdni, uderzył w drzewo. Jak się okazało, był nietrzeźwy. Badania w szpitalu wykazały ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. Podsumowując ten weekend, możemy powiedzieć, iż w Wałbrzychu oraz w naszym regionie było bezpiecznie. Podczas lanego poniedziałku także nie doszło do poważniejszych wybryków czy też do zdarzeń natury chuligańskiej. Tak więc my jako policjanci możemy być zadowoleni. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina otrzyma środki na kontynuację restauracji malowideł w hali spacerowej w Szczawnie-Zdroju. To już kolejny, trzeci sezon, w którym prace rekonstrukcyjne, renowacyjne w hali spacerowej są prowadzone. Na początku zaczęliśmy od wymiany stolarki okiennej, a później coś, co było marzeniem pewnie i kuracjuszy, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy pamiętają nawet to z graffiti z lat 50. i 60., kiedy ono jeszcze funkcjonowało. Później zostało w sposób taki barbarzyński zniszczone, pozostały tylko jego ślady. I kiedy rozmawiałem z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, oni bardzo często trochę tak wspominali, ale z drugiej strony pytali się, czy uda się nam to zrekonstruować. No, wiadomo, że to zawsze są problemy finansowe. Uzdrowiska z własnych pieniędzy nigdy nie stać byłoby na prowadzenie takich prac, bo chcę Państwu powiedzieć, że odrestaurowanie całości tego malowidła w hali spacerowej to blisko 1 000 000 zł, więc to są niebagatelne kwoty. Ale te nasze projekty od kilku lat aplikowane i do Generalnego Konserwatora Zabytków i do Marszałka Województwa uzyskiwały akceptację i tak się złożyło, że kilka dni temu Generalny Konserwator Zabytków znowu nas poinformował o tym, że taki grant otrzymaliśmy. To się zbiegło oczywiście z całą sytuacją związaną z problemami uzdrowiska po pożarze, ale no, chcieliśmy podkreślić to, że mimo dramatów wynikającego z faktu, że na pewno jesteśmy skupieni głównie na odbudowie dzisiaj Zakładu Przyrodoleczniczego, to cieszy nas to, że możemy realizować inne projekty i chcę z całą mocą powiedzieć, że te wszystkie projekty, które zaplanowaliśmy w tym roku, czyli hala spacerowa, czyli dach nad pensjonatem Dąbrówka w Szczawnie-Zdroju, ale przede wszystkim budowa czy rewitalizacja hotelu czy pensjonatu Halina w Jedlinie, to wszystko chcemy realizować, mimo tego, że no, wydawałoby się, że powinniśmy się tylko i wyłącznie skupiać na odbudowie Zakładu Przyrodoleczniczego, to ja chcę powiedzieć, że o wiele bardziej mobilizującym jest to, że patrzymy na to wszystko kilkoma parami oczu i nie chcemy zaprzestać tych wszystkich planów, które są, bo to nas po prostu mobilizuje i mimo tego, że czasami jest nam ciężko, że pracownicy pracują na zwiększonych obrotach, to jednak te wyzwania, które mamy przed sobą i które cały czas są, tak, niezależnie od dramatu pożaru ZPL-u, no one po prostu nas mobilizują.
66-letni mieszkaniec Boguszowa Gorc w wyniku awantury na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Kościuszki w tej miejscowości pod koniec marca uderzył 20-latkę butelką, w wyniku czego kobieta odniosła obrażenia twarzy. Mężczyzna bezpośrednio po zgłoszeniu tego zdarzenia został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze niezwłocznie po otrzymaniu informacji udali się na miejsce zgłoszenia na ulicy Kościuszki w Boguszowie Gorcach. Mundurowi szybko ustalili, że na korytarzu jednej z kamienic doszło do sprzeczki pomiędzy 66-latkiem a 20-latką. W pewnym momencie zdenerwowany mężczyzna złapał za stojącą butelkę i uderzył pokrzywdzoną. W wyniku zdarzenia kobieta z obrażeniami twarzy oraz lewej ręki przewieziona została do szpitala. Boguszowianin trafił natychmiast bezpośrednio po interwencji do policyjnej izby zatrzymań. Sprawca podczas czynności procesowych przyznał się do popełnionego czynu. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Tym razem poszło o Pokrzywiankę, czyli ulicę w Jedlinie Zdroju. Remont tej drogi miał być dofinansowany ze środków budżetu powiatu wałbrzyskiego. Jednak zarząd zdecydował się przeznaczyć te środki na informatyzację starostwa powiatowego. Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu owa zmiana w budżecie była prezentowana przez skarbnik powiatu, ale radni uczestniczący w komisji nie mieli pytań w tym temacie. Zupełnie inaczej było podczas sesji powiatu wałbrzyskiego. Radny Kamil Orpel, korzystając z szerszego gremium na sali, miał szereg pytań i uwag do zarządu w związku z przesunięciem kwoty w wysokości 100 tysięcy złotych i przeznaczeniem jej nie na remont ulicy Pokrzywianka w Jedlinie Zdroju, a na unowocześnienie systemu informatycznego starostwa powiatowego. Panie starosto, chciałbym się do pana zwrócić jako przewodniczącego zarządu, bo jak rozumiem, że ten projekt uchwały budżetowej został przygotowany przez zarząd powiatu wałbrzyskiego. Chodzi mi o ostatnią pozycję, ostatnie dwie pozycje, które pani skarbnik wyczytała, jeżeli chodzi o zmianę w budżecie, a mianowicie zmniejszenie o 100 tysięcy, czyli tak naprawdę zlikwidowanie pomocy finansowej dla gminy Jedlina Zdrój na przebudowę ulicy Pokrzywianka, która prowadzi do wieży na Borowej, do góry Borowej, najwyższej góry powiatu, najwyższej góry gór wałbrzyskich. No, przy okazji powiatu wałbrzyskiego również. Jak pani skarbnik raczyła dodać, automatycznie te środki zostały przeniesione na poprawę sieci informatycznej starostwa, pani starosta. Nie pierwszy wydatek na ten cel, już tak co roku tam do tej sieci dokładamy i widać, że worek bez dna, to tak na marginesie. Panie starosto, zanim przejdę do pytania i uwagi co do pana polityki, do pana obietnic, to tylko jeszcze przypomnę szanownym państwu radnym, że budżet inwestycyjny powiatu 10 milionów w tym roku w zaokrągleniu, że w tej chwili wprowadzamy wolne środki 986 tysięcy, czyli prawie milion złotych, które można rozdysponować na to, co chociażby wspomniał kolega Andrzej Lipiński w poprzedniej dyskusji, czy na inwestycje, a nie na wynagrodzenia albo zatrudnienia dodatkowych osób w jednostkach podległych. No ale to jest oczywiście kwestia polityki. Przypomnę, że mieszkańcy Jedliny Zdroju stanowią około 10% wszystkich mieszkańców, niecałe 10% wszystkich mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. I to pan, panie starosto, przecież zaczepiał mnie między sesjami, między komisjami, jak był uchwalany budżet i mi mówił, że to pan załatwił na zarządzie 100 tysięcy dla Jedliny dofinansowania, że to tylko dzięki panu i pana to jest zasługą. Przecież tak pan mówi, panie starosto. Nie mówił pan tak? No przyznaję pan, dziękuję. No i co? I teraz proponujecie uchwałę, mając milion złotych wolnych środków. Pana zarząd proponuje uchwałę, gdzie likwidujecie to dofinansowanie na drogę turystyczną, na drogę dojazdową do atrakcji turystycznej w Jedlinie Zdroju, w całym powiecie, no, wieża na Borowej wybudowana w zeszłym roku z dofinansowania
między innymi powiatu wałbrzyskiego, panie starosto. Więc ja mam pytanie, panie starosto, dlaczego pan dyskryminuje pan i pana zarząd? Dlaczego pan dyskryminuje, składając takie propozycje, mieszkańców powiatu wałbrzyskiego? Dlaczego z tego powodu, że gmina Jedlina Zdrój kiedyś miała drogi powiatowe, przejęła je, teraz nie ma, Szczarno nigdy nie miało dróg powiatowych. Czy z tego tytułu, że sprzedaliście w zeszłym roku dom dziecka w Jedlinie Zdroju za ponad 600 tysięcy złotych, te pieniądze nie wróciły w jakiejś innej formie, nie wiem, otwarcia szkoły powiatowej, zbudowania czegoś innego, nie wróciły do Jedliny. Wy je rozdysponowaliście, zaproponowaliście, bo to przecież nie wy, tylko Rada podejmuje decyzję, rozdysponowaliście na różne inne rzeczy, tak? Wzrost wynagrodzeń ponad 1 000 000 złotych w początku tej kadencji, wzrost na administrację, szczerze powiem. Panie starosto, czy trochę panu nie wstyd, że po raz kolejny, przecież ja się czuję, jakbym miał déjà vu. Ja to powtarzam za każdym razem. Pan coś obiecuje, pan coś opowiada, a później pan nie ma żadnego kompletnie wpływu, ani żadnej mocy, żeby te obietnice dotrzymać. No, wie pan, jak ja bym coś takiego robił, mi by było po prostu wstyd. By było wstyd. Niech pan wytłumaczy mi, dlaczego pan składa taką propozycję, żeby zlikwidować dotacje, dofinansowanie dla gminy Jedlina, z której skorzystają nie tylko mieszkańcy Jedliny, mieszkańcy całego powiatu, a ja myślę, że znacznych regionów Polski, którzy przyjeżdżają. Z Kudowy Zdrój są wycieczki, z Polanicy są wycieczki, z Karpacza ostatnio spotkałem wycieczki, którzy przyjeżdżają, żeby wchodzić na górę Borową. Przy okazji się zatrzymują w pensjonacie, jest po drodze, akurat przy Pokrzywiance, Zacisze Czech Gór. Wcześniej sklepik przy wejściu na tą drogę. Zaraz przy tej drodze Pokrzywiance jest przystanek autobusowy. To można podjechać piątką z Wałbrzycha czy ze Szczarna i iść sobie prosto z przystanku na tą atrakcję turystyczną, jaka jest Góra Borowa. Panie starosto, dlaczego? Proszę mi powiedzieć. Dlaczego? Dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto. Panie radny Kamilu, cieszę się, że pan wywołał do tablicy, bo oczekiwałem te pana sugestie. Bardzo uważnie się przysłuchiwałem. Nigdy nie deprecjonowałem, nie omijałem żadnych mieszkańców na terenie powiatu wałbrzyskiego. Nie zgadzam się z pana sugestią, subiektywną oceną. Nie chcę wrócić, pan w swojej wypowiedzi wraca do statystyk. Nie do końca mam wiedzę, jak było w poprzednich zarządach, jak proporcjonalnie gmina Jedlina dostawała wsparcie kosztem innych gmin. Nie odpowiem panu na to. Znaczy o kosztach. Nie odpowiem panu na to pytanie, ponieważ nie mam aż tak precyzyjnych informacji. Podejrzewam, że przewodniczący, pan obecny przewodniczący starosta, pan Andrzej Kupiński, też może ma tą wiedzę. Powiat Wałbrzyski wspiera każdą gminę. Powiat Wałbrzyski dofinansował do skateparku. Powiat Wałbrzyski dofinansował do wieży na Borowie. Uważam, że jest to krzywdzące dla przewodniczącego zarządu, którym jestem ja, to stwierdzenie, że ja pomijam. Nie deprecjonuję, jeszcze raz podkreślam. Skłożyłem osobiście wniosek. Nie dyskryminuję. To jest bardzo złe określenie. Nie uważam, że mieszkańcy gminy Jedlina Zdrój są mieszkańcami drugiej kategorii. Co jest ważne, złożyłem wniosek, na mój wniosek, żeby zabezpieczyć 100 tysięcy na tą drogę. Byłem po rozmowie z burmistrzem miasta Jedliny Zdrój. Przekonywał mnie do swoich racji, jak ważnym elementem komunikacyjnym jest oczywiście dojazd. Zacisze Trzech Gór był między innymi laureatem. Ja znam ten mecenat, był laureatem agroturystów. Zdaję sobie sprawę, że ta wieża Borowa jest ważnym elementem turystycznym dla całego regionu. Przy wsparciu różnych podmiotów, między innymi powiatu.
Nie kwestionuję tego panu, tego, co pan powiedział. Natomiast wiem jedną rzecz. Polska jest, staje się Polską cyfrową. Należy inwestować w urządzenia, które będą wymiernie współpracowały z mieszkańcami. Czy się nam podoba, czy nie, wchodzi e-urząd. Czy nam się podoba, czy nie, mamy elektroniczną platformę usługodycyjną. I jak mam, my dzisiaj wybrać jako zarząd, co jest ważniejsze, co ta ważniejsza stratyfikacja jest dla każdego człowieka. Natomiast nie oszukujmy się, to jest zadanie własnej gminy. Droga na Pokrzywiance to jest zadanie własnej gminy jedyna z dróg. W ramach przejęcia dróg, przecież drogi przejmowała nie tylko jedyna. Drogi przejmowała gmina Czarnebórny. Drogi przejmowała inne podmioty na terenie powiatu Wałbrzyskiego. Tylko te. Proszę pana, powiem panu w ten sposób. Nikt nie kategoryzuje mieszkańców gminy. Jesteśmy dumni, że mamy tak walory, które są tak turystyczne, bogate w gminie, że warto inwestować w gminę Jedlin. Ale to w większości jest zadanie burmistrza miasta, a nie zadanie własne powiatu. Wiem, że pan ze mną z tym nie zgodzi się, chociaż jest, mówię o fakcie, ale z faktami nie ma co dyskutować. Powiem tak. Mamy dobrą współpracę, myślę, z włodarzami. Nie zawsze racje włodarza znajdują odpowiedzialnie na zarządu. Jeszcze raz podkreślam, są rzeczy ważne i ważniejsze. Należy kierować się zdroworozsądnie. I chciałbym, żeby kontynuować kwestii właśnie zabezpieczenia na 100 tysięcy, żeby przekazać głos panu Mirosławowi, człowiekowi, który dokończy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja coraz bardziej uwalam się w przekonaniu, że pan Kamil Orbel jako radny bardzo lubi lansować się w świetle kamer. Panie Przewodniczący, dwa dni temu mieliśmy komisję budżetową, na której pan Kamil był. Na tej komisji, panie Przewodniczący, jeśli mówię coś nie tak, to proszę mnie poprawić. Ten projekt uchwały był nawet trudno powiedzieć omawiany, albowiem nikt nie zabrał w tym temacie głosu. Pan Kamil nie miał wtedy pytań, bo nie było kamer. Teraz zadaję to pytanie, aby znowu zaistnieć w jakiś tam sposób w świetle. Dziwi mnie to, ale zdążyłem się przez te prawie 4 lata przyzwyczaić. To był mój wniosek, aby te 100 tysięcy przenieść z tego zadania na zadanie dotyczące rozłożenia instalacji internetowej, rozłożenia okablowania na Urzędzie Starostwa Powiatowego. Jak pan wie, panie przewodniczący, bo rozmawialiśmy już na ten temat wielokrotnie, potrzeby związane z cyfryzacją Starostwa Powiatowego, samego urzędu, są naprawdę znaczne i ogromne. Niemniej jednak, ja chciałbym tu podkreślić, że nikt z nas, z całego zarządu nie mówił, że my zabieramy te pieniądze zupełnie. Nikt nie powiedział, że na Pokrzywiance nie będziemy prowadzić tej inwestycji. Tylko chciałbym panu przewodniczącemu Wysokiej Radzie i wszystkim zwrócić uwagę, że my w swoich standardach budżetowych budujemy znacznie taniej i moim zdaniem znacznie lepiej niż co niektórzy włodarze u siebie na swoim budynku. My jesteśmy w stanie wybudować tą drogę. I myślę, że wybudujemy ją w przyszłej kadencji, kiedy mam nadzieję, że władze w Jedlinie się zmienią. To ty nie będziesz budował w Jedlinie. Oczywiście ja tutaj potwierdzam pewną sprawę, że jest po to Komisja Budżetu Rozwoju Powiatu, żebyśmy szczegółowo, nawet do samego wieczora, jeżeli to jest potrzebne, dyskutowali, omawiali, zgłaszali swoje wątpliwości, swoje uwagi. Była pani skarbnik, która szczegółowo wyjaśniała, na każde pytanie mogła odpowiedzieć. Natomiast no, nie zawsze były te pytania. Ja rozumiem w stosunku do radnych, którzy nie byli obecni na tej komisji, że to jest logiczne, normalne, że zadają pytania, ponieważ nie udzielono im wyjaśnień na takie czy inne wątpliwości. Natomiast
Mam bardzo dużą prośbę do radnych. Po to w końcu są te komisje, proszę Państwa. No zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym tworzymy komisje po to, żeby na nich pracować, wypracować stanowiska i z kolei dyskutować na ten temat. A nie z kolei na komisji jest cisza, a później z kolei przychodzimy na sesję i w świetle kamer chcemy się pokazać, jacy tam jesteśmy bardzo aktywni, co my tam nie zrobimy i z kolei komuś przyłożymy. No trochę to jest nie tak, proszę Państwa, bo rzeczywiście rolą komisji jest, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić. Bardzo proszę w ramach repliki pan Kamilotę. Panie Przewodniczący, rolą komisji, żeby wszystkie sprawy wyjaśniać, a prawem i obowiązkiem radnego jest, aby poruszać różne tematy podczas sesji. Nie poruszałem tego tematu na komisji, nie dlatego, że nie było organa, ani Mirosławy, tylko dlatego, że nie było wszystkich radnych. A jesteśmy w punkcie, w którym wszyscy radni obecni na tej sali podczas sesji będą głosowali nad proponowanymi przez Was zmianami do budżetu. To żeby to było jasne. Panie Mirosławie, po administracji 3 lata w zarządzie i nie wie Pan, że powiat nie może budować tej swojej drogi. Wy nie możecie wybudować tej drogi, Panie Mirosławie, bo to nie jest droga powiatowa, to jest gminna droga. Więc tylko gmina może budować, ale powiat może wesprzeć tą inwestycję. Chyba, żeby powiat przejął tą drogę od powiatu. O, to co innego. Przejął tą drogę gminy. Oto wtedy co innego, ale nie przejmie pewnie, bo wojewoda uchyli, bo to nie jest droga, która spełnia kategorię drogi powiatowej, bo prowadzi do lasu. Panie Mirosławie, to tak tylko woli wyjaśnienia. A jeszcze ad vocem pana starosty, panie starosto, ale tu nie chodzi, że to jest zadanie własne powiatu. Widzi pan, pana członek zarządu nawet nie wie, czy ta droga to jest zadanie własne powiatu, czy nie. I tak do końca nie zorientowany, że na temacie będzie zgłasza taki wniosek. Tu chodzi o co innego. Tu chodzi o zasadę. Pan podał, to już pewnie przez przejęzyczenie, że nie będzie kosztem innych gmin Jedlina coś tam środki otrzymywało, tak? Tak, w takim znaczeniu. Jedlina kosztem innych gmin. Panie starosto, to w tej chwili to kosztem Jedliny inne gminy otrzymują. To jest ten kierunek. Ja próbuję to panu uświadomić. Ja mówię, że jeżeli wszyscy mieszkańcy są, tworzą jakąś wspólnotę, powiedzmy powiatową, jeżeli jest budżet, to jest oczywiście część z budżetu państwa, ale są przecież udziały w podatkach CIT, PIT, to uczciwość, uczciwość i taka prosta zasada, taka wydawałoby się, że oczywista, że ten torcik inwestycyjny, jeżeli się zaspokoi wszystkie zadania administracyjne powiatu, tak? Wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na budowę i tak dalej, tak? Sprawy geodezyjne, to jeżeli zaspokoi się wszystkie te zadania, to zostaje pewna cząstka budżetu, tak zwany budżet inwestycyjny. I oczywiście ja nie neguję tego, że są drogi powiatowe, trzeba je remontować. Tak? Nie neguję tego. Są drogi powiatowe, trzeba je odcinać. No to nie zadanie inwestycyjne, tylko bieżące. Tak? Trzeba budować, remontować budynki, które nam powie. Tylko mi chodzi o całą tę prostą zasadę, że skoro wszyscy mieszkańcy pośrednio składają się na budżet powiatu, to każdy mieszkaniec powinien coś z tego mieć. A z perspektywy mieszkańca Jedliny, tym czymś jest, gdy powiat dofinansuje jakąś inwestycję. Tak samo województwo działa. Województwo przecież, jednym z zadań województwa to jest rozwój. Województwo przecież nie ma swoich budynków w każdej gminie, nie ma swoje zabytki, to są zabytki prywatne w każdej gminie, a przecież ostatnio 5 milionów rozdzielił środki w ramach konkursu na 160 zabytków w całym województwie. Zgłaszają się wnioski, ktoś tam zgłasza wniosek jakiś, albo podmiot prywatny, albo gmina, jeżeli właściwie zabytków i przekazuje te pieniądze. To jest dotacja, to jest pomoc finansowa dla tych podmiotów. I o co tu mówię? To, panie starosto, to, szanowni państwo radni, szanowni państwo, panie przewodniczący. Proszę się spieszyć. Chodzi o, panie przewodniczący. To jest replika, 4 minuty. Ale ja też mówię do pana, panie przewodniczący. Pan był starostą. Pan wie, jak to jest trudne zadanie pogodzić różne strony.
ale chodzi o czystą przyzwoitość, o zwykłą ludzką przyzwoitość. To jest, ja przepraszam za to słowo, ale to jest psim obowiązkiem. Psim obowiązkiem powiatu, województwa, państwa, gminy, jeżeli chodzi o mieszkańców, żeby te pieniądze redystrybuować do tych podmiotów, do tych mieszkańców, bo oni są ostatecznym odbiorcą. To jest psim obowiązkiem. Muszę powiedzieć trochę o tej uczciwości, bo na to się okazuje, że proszę Państwa, no nie tak gmina Jedlina buduje drogę, bo gmina Jedlina w ramach uczciwości zabrała pieniądze z gminy Walin na budowę kolektora sanitarnego do naszego młodzieżowego ośrodka socjoterapii, a wprowadziła pilne zadanie, pokrzywiankę, do trzech budynków będzie budowany kolektor, proszę Państwa. A co się z tym wiąże? Partycypacja Wodzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w odbudowie nawierzchni. Ale o tym dowiadujemy się nie od burmistrza Jedliny, tylko zadając pytania, dlaczego nie będzie znowu podłączenia kolektora w Walinie do mostu, no bo nie ma już pieniędzy. I teraz, proszę Państwa, to jest właśnie ten element, elementarny przykład uczciwości. Jeżeli powiat wodzyski ma współfinansować realizację zadania, to ja bym oczekiwał, że ten partner tego zadania jasno powie, jaki jest montaż finansowy tego zadania. A tu znowu mówi się, gmina weźmie, nie wiadomo kto wyda, kto co robi, ile się dokłada. Kolejna rzecz, jak słyszę o tym udziale, że udział dla Jedliny to jest udział przekazywany mieszkańcom. No proszę Państwa, jeszcze raz powiem, jestem z tego okręgu. Jedlinianie potrzebują mostu w Zagórzu, głównym ciągu komunikacyjnym na Wrocław-Świdnicę. To tylko Państwo Orklowie jeżdżą przez Świebodzicę, bo tak mi powiedzieli, że oni przez Świebodzicę jeżdżą, nie korzystają z tego. Proszę nie kłamać, bo nic Panu nie mówiłem. Ale... Pan ojciec mówił. Proszę Pana, Pan się wybiera, proszę Pana. Liczba noga, czy... Ale Panie Kamil. Panie Orkel, Pan stwierdził, że droga od Nowoludzkiej w kierunku Jedliny to nie do Pana miejscowości, bo Pan nie umie. A kiedy tak stwierdziłem? Proszę. O, proszę przerwę, proszę Państwa. Ponieważ nie umiecie się zachować, nie spaszacie się. No jak nie umie? Proszę Panie dobrze? Po przerwie ogłoszonej przez przewodniczącego wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski kontynuował swoją wypowiedź na temat przeniesienia środków w budżecie powiatu wałbrzyskiego z remontu drogi w Jedlinie-Zdroju na cyfryzację starostwa. Poczuję się po raz kolejny oszukany przez władze Jedliny-Zdroju, które po pierwsze znowu zataiły fakt, że jest to realizacja również kolektora sanitarnego. I powiem wprost, jeżeli przedstawiciel Jedliny-Zdroju zasiadający we władzach wodociągów wałbrzyskich lekką ręką sięga po pieniądze, które miały służyć poprawie bytności placówki, jednej z placówek należących do powiatu wałbrzyskiego, ale chce od tego powiatu dofinansowania do swojej inwestycji, to moim zdaniem na to, proszę Państwa, nie ma. Tak nie postępują partnerzy, tak się nie zachowują partnerzy. Ja nie mam zaufania do tego partnera. Ostatnia sesja, tylko podsumuję krótko. Radna Dorota Piotrzkowska pokazała artykuł. Proszę Państwa, wystąpiliśmy z pisem do burmistrza Jedliny. Co pisze? Że to my mamy sprostować jego wypowiedź. Gazeta pisze, cytuję, Leszka Orkla, burmistrza Jedliny, a on odpowiada, jak Wam nie pasuje, to sobie to sprostujcie. To niech Pan Orpel nie sięga po pieniądze powiatowe, niech nie zawiera umów i nie będzie trzeba niczego prostować. Na tym to jest partner niewiarygodny, z którym nie chce mieć nic wspólnego. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, Pan Kamil. Panie Przewodniczący, kończąc tą dyskusję, tylko tak podsumuję, że widać z tej mojej poprzedniej wypowiedzi, w poprzednim punkcie nic Pan nie zrozumiał, jeżeli chodzi o to, te pieniądze powiatowe. To nikt nie daje, nikt nie bierze, nikt nie sięga. To, to są te pieniądze, którymi dysponuje Rada Powiatu i podejmuje decyzje, w jaki sposób one są dystrybuowane, redystrybuowane. Panie Przewodniczący, kończąc ten wniosek, chciałbym i w związku z tym, co powiedziałem, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, chciałbym złożyć wniosek o dokonanie zmiany w budżecie
to znaczy usunięcie pozycji zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla Jedyny-Zdrój na budowę ulicy Pokrzywianki oraz usunięcie zwiększenia wydatku na budowę sieci informatycznej w budynku starostwa powiatowego. To jest wniosek łączny plus 100 tysięcy, minus 100 tysięcy wychodzi na zero. Bardzo proszę o oddanie do głosowania. Proszę tak jeszcze raz sprecyzować ten wniosek. Składam wniosek do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 rok, polegający na usunięciu pozycji dotyczącej zmniejszenia wydatków na w wysokości 100 tysięcy na pomoc finansową dla Jedyny-Zdrój na budowę ulicy, na inwestycje budowę ulicy Pokrzywianki oraz usunięcie drugiej pozycji, to znaczy zwiększenia wydatków na informatyzację starostwa, tak, na budowę sieci informatycznej starostwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę Państwa, jest to wniosek formalny, tak, żeby dokonać zmiany w budżecie. Proszę Państwa, on nie stawał na Komisji Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. W związku z tym, że taki wniosek poddaję go pod głosowanie. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za wnioskiem pana Kamila Orka? Przez 3 lata tłumaczymy opozycji, żeby podchodziła konstruktywnie do zadań, które ciążą na powiecie wałbrzyskim. Wprowadzamy nowe zmiany. Powiat wałbrzyski się rozwija, pani redaktor. Podpisujemy szereg umów, między innymi z marszałkiem województwa, z umowy ministerialne, wprowadzamy zmiany do budżetu. Jedno z kontrowersyjnych zadań jest wycofanie inwestycji na dofinansowanie modernizacji na drogę dla Pokrzywianki. Ale my te środki przekazujemy, przeznaczamy na naszą inwestycję własną. Jeszcze raz podkreślam, teleinformatyzacja, cyfryzacja urzędu jest priorytetem dla każdego mieszkańca. To nie jest tak, że pan starosta Wałbrzyski Jacek Cichura sobie to wymyślił. Powiat się zmienia, społeczeństwo się zmienia. My nie możemy odstawać od całego kraju, od regionu. Był to temat taki, w który był zabezpieczony w środki w budżecie powiatu 100 tysięcy, ale jak zwykle burmistrz Jedliny zapomniał nam dodać, że przed odbudową tej drogi przystąpił Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji do realizacji zadania. Więc ja jako Krzysztof Kwiatkowski czuję znowu się oszukany, bo nie mówi mi się prawdy. Kto realizuje, co realizuje, jak będzie robione? A moje oburzenie budzi jeszcze jeden fakt, że Pokrzywianki będzie kolektor, ale do mojego młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Walimiu kolejny rok zabrakło pieniędzy na budowę łącznika 300 czy 350 metrów. I wiem jedną rzecz, że burmistrz Jedliny nie ma skrupułów, żeby zabierać pieniądze z inwestycji, które będą służyć powiatowi wałbrzyskiemu, ale chcę, żeby powiat wałbrzyski dofinansowywał jego inwestycje. Nie ma na to mojej zgody. Partnerstwo nie na tym polega, żeby ogrywać, kolokwialnie mówiąc, partnera, tylko żeby go szanować. Szacunek polega na tym, że jesteśmy w stosunku do ciebie uczciwi. Względem mojej osoby pan burmistrz Leszek Orpel nie był uczciwy, nie jest i nie będzie. I nie mam tu złudzeń. To wszystko w Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro.